Tylko RDN Małopolska. Roman Łucasz, starosta powiatu tarnowskiego, jest dzisiaj naszym gościem piątkowym i porannym. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchających Radia RDN. Ale na początek wcale się tak nie śmiejemy, dlatego że starostwo tarnowskie ma duży problem, a to chociażby z DPS-em w Karwodrzy. Upomnieli się o niego spadkobiercy, uzyskali do niego prawa i prawdopodobnie powiat będzie musiał zwolnić te miejsca. No i jest pytanie, gdzie przenieść osoby niepełnosprawne, które zasiedlają budynek i czy przenieść, czy próbować jednak ze spadkobiercami się dogadać i kupić obiekt. W którym kierunku, panie starosto, idą ustalenia? Więc, szanowni państwo, o ile w przypadku Zbliżowskiej Góry poszliśmy w kierunku jednak przeniesienia obiektu z kilku względów, żeby... Do Dwudniaków, prawda? Bo dlatego, że cena, którą nam oferowali tutaj za ten, do ten budynek, proponowali spadkobiercy, jest horrendalnie wysoka, ja przypomnę, to jest 7 milionów. Do tego by trzeba było dołożyć około 3 miliony na całkowitą, taką kompleksową modernizację, więc tutaj poszliśmy w kierunku oczywiście przeniesienia w inne miejsce. Natomiast w przypadku Karwodrzy i Stróż, jeszcze panie radny, bo to mamy dwa budynki. Koło Zakliczyna, tak? Zakliczyna. Jednak koncentrujemy się tutaj i cały czas prowadzimy rozmowy z spadkobiercami odnośnie odkupienia tego, no właściwie de facto naszego niedawno jeszcze, bo przecież byliśmy właścicielami tych budynków, wpisani do ksiąg wieczystych. No w tej chwili już praktycznie straciliśmy w Stróżach, już myślę, że w maju zostaną wpisani właściciele do ksiąg wieczystych, więc już tracimy już tutaj ten budynek. Również taka sytuacja będzie miała, o czym pani tu wspomniała, w Karwodrze. Ja myślę, że to jest perspektywa tego roku. Więc dlatego też my tutaj wchodzimy troszkę do przodu i prowadzimy rozmowy negocjacyjne ze spadkobiercami. No oczywiście kwoty, które proponują spadkobiercy, są dla nas też nie do przyjęcia, no ale my mamy tutaj poważne argumenty, dlatego że ja przypomnę, żeby te budynki mogły funkcjonować, żeby tam byli mieszkańcy, my musieliśmy je zgodnie z przepisami wystandaryzować. Więc to było naprawdę duże pieniądze własne, w szczególności to były milionowe inwestycje. I tu też mamy po swojej stronie ten nasz taki bardzo dla nas korzystny argument, więc gdybyśmy się nie dogadali, no to sąd ustali ewentualną kwotę zadośćuczynienia czy roszczeń spadkobierców. Natomiast w przypadku Karwodrzy mieliśmy spotkanie z panią spadkobierczynią. Można się dogadać, jest jakieś pole negocjacyjne. To, co zobaczyła, bo dawno nie była już w Karwodrze, a to, co zobaczyła teraz, jak się rozwija ten dom pomocy społecznej, jakie tam są na przykład zajęcia, chociażby środowiskowy dom samopomocy, chociażby warsztaty terapii zajęciowej, więc tej form działalności jest bardzo dużo, więc była pod wrażeniem i powiem szczerze, że no myślę, że jeszcze kilka miesięcy i będziemy w stanie dojść do porozumienia, ale próbujecie zmiękczyć spadkobierczynię. Tak, próbujemy, ale i tak to będą kwoty milionowe. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to będą kwoty poważne, które no zubożą budżet, a tym samym inwestycje ograniczą. No właśnie, panie starosto, wszystkiego się nie da sfinansować, za wszystko nie da się zapłacić. To jest oczywiste, że jeżeli grube miliony pójdą w Karwodrze, już tak mówiąc bardzo prosto, to z czegoś trzeba będzie zrezygnować w zakresie inwestycji. Ma pan już jakiś pomysł, co odłożyć na półkę? Na pewno i tu trzeba powiedzieć wyraźnie, inwestycje drogowe. Niestety dla mieszkańców tarnowskiego to będą... mieszkańcy najbardziej liczą. Oczywiście te, panie redaktor, które będą ze środków unijnych i środków rządowych, to musimy zabezpieczyć, dlatego że tu mamy dofinansowanie, więc trudno byłoby stracić te pieniądze jako dofinansowanie. Czego nie będzie, panie starosto? Natomiast nie będzie, na pewno będzie, albo będzie mniej tych nakładek na tych drogach, które nie będą miały dofinansowania z żadnych źródeł. Dlatego też myślę, że następne 2-3 lata, myślę, że do końca tej kadencji, no to mieszkańcy muszą mi wybaczyć, ale nie mam innego wyjścia, dlatego że też nie mogę zostawić tych chorych psychicznie kobiet samych sobie i dyrektorów tych ośrodków. Nie mam ich po prostu w tej chwili gdzie przenieść, dlatego też koncentrujemy się na wykupie, bo to są naprawdę bardzo ładnie zmodernizowane, chociaż zabytkowe to są dworki, jak wiemy, zabytkowe pałace, ale bardzo ładnie wykonane, bardzo ładnie zmodernizowane, unowocześnione, więc na dzień dzisiejszy jest to najlepsza lokalizacja dla tych dwóch DPS. No, mamy pewien paradoks, panie starosto, bo rzeczywiście trzeci taki przypadek, z którym mamy w tym momencie do czynienia. Tak się okazuje, że powiat zasiedlał nie do końca swoje obiekty, choć myślał, że to swoje obiekty. Oczywiście, no przekazując nam pan wojewoda. Przekazując nam w 99 roku, czy w 98 jeszcze pan wojewoda te budynki, przekazuje dobre wieże. Myśmy je przyjmowali dobre wieże. Pisaliśmy do ksiąg wieczystych, więc jeżeli ktoś jest pisany do ksiąg wieczystych, jest przekonany, że jest właścicielem. Prawda? Że nic się tutaj nie stanie złego, żeby ktoś mu odebrał. I nagle no niestety, problem. Niestety problem. Ale tutaj, panie radny, z całą stanowczością powiem, że błąd jest ustawodawcy, który wtedy właśnie uchwalił ustawę, nie zabezpieczając środków finansowych rządowych, jeżeli środki rządowe były na przykład z prywatyzacji, na właśnie tą reprywatyzację. I pozostawił samorządy, wszystkie samorządy, podkreślam, począwszy od gminnego, aż po wojewódzki, samym sobie.
Więc my musimy właściwie ponosić całą konsekwencją dla nas, czyli ponoszenie konsekwencji dla nas to są te środki finansowe, które musimy przeznaczyć. Nie mamy innego tutaj wyjścia. Ja myślę, że to jest zwyczajna niesprawiedliwość, bo przypomnę, że gdybyśmy taki DPS na przykład sprzedali prywatnemu inwestorowi. To nie byłoby tych roszczeń. To nie byłoby roszczeń, po prostu państwo wypłaciłoby rekompensatę spadkobiercom, natomiast prywatnemu nie wolno odebrać. I tu jest duża niesprawiedliwość. Panie starosto, mieszkańcy Ryglic, a propos tego, że ktoś pozostawiony samym sobie jest, narzekają, że są pozostawieni sami sobie w zakresie dojazdu komunikacyjnego połączenia z Tuchowem. Chodzi o szpital, gdzie mogliby przechodzić kompleksowe badania specjalistyczne. Tego w Ryglicach na miejscu zrobić nie mogą. A jeszcze dość powiedzieć, że samorząd Ryglic publikuje ankietę w internecie a propos dostępności do usług służby zdrowia i jej jakości. Czy jest szansa na wprowadzenie połączenia komunikacyjnego Ryglice-Tuchów? Ja to powiem tak, no w tej chwili kiedyś szpital w Tuchowie był powiatowym szpitalem i wtedy byśmy mogli rozmawiać o ewentualnych połączeniach. Natomiast na dzień dzisiejszy i usługi, ale zarówno i budynki są w rękach prywatnego inwestora, więc tutaj nie możemy tutaj nic zrobić. Ja myślę, że tutaj kwestia dogadania się między samorządami Tuchowa i Ryglic, ale tu ja nie wchodzę w kompetencje gminy, bo przecież jest możliwość dofinansowania chociażby przewozu, prawda, prywatnym. Uważa prywatnym, pan, że samorządy powinny same się zająć tematem? No oczywiście, oczywiście. No my tu jako prawda nie możemy w tej ale gdzieś mają jakiś problem, zrobić. Bo trudno im się porozumieć. Tak, trudno się, oczywiście też trudno się dziwić też, ale też trudno się dziwić na przykład przewoźnikom, którzy przecież jeżeli mają linię nierentowną, która przynosi straty, no to dzisiaj każdy przedsiębiorca, każdy przewoźnik z tego jednak powoli rezygnuje, ale no, możliwość takiego porozumienia między samorządem a przewoźnikiem zawsze istnieje. Panie starosto, lada chwila duże remonty drogowe, jeszcze te, których póki co odkładać nie trzeba na następną. Tak. Jeszcze możemy je wykonywać jeszcze w tej perspektywie 12-miesięczną perspektywę właśnie. Czy duże utrudnienia będą czekały mieszkańców w związku z tym planowanym remontem drogi Kąśna Dolna Jastrzębia z drogą dojazdową do dworku Ignacego Jana Paderewskiego i w związku z budową nowego mostu w Rzepienniku Strzyżewskim? Tak, oczywiście tu pani poruszyła trzy inwestycje. Są powodziówki, tak, o których za moment powiemy. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o drogę z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli wspomniana droga właśnie Kąśna Górna, Kąśna Dolna, tutaj odcinek ponad dwukilometrowy, oczywiście utrudnienia będą, bo nie może być, gdy jest kompleksowa przebudowa drogi, a w ogóle gdy są roboty drogowe, to utrudnienia to będą. To może warto już teraz uprzedzać mieszkańców. Uprzedzać mieszkańców, ale myślę, że warto ten rok, bo to inwestycja jest jednoroczna, więc skończymy gdzieś pewnie w październiku, myślę, że najpóźniej. Myślę, że te utrudnienia będą, ale jak powiedziałem, tu przepraszamy mieszkańców za te utrudnienia, ale później już jak gdy zakończymy tą pracę, to na pewno będą jeździli po dużo lepszej drodze i myślę, że opłaca się troszkę pojeździć, nazwijmy to w gorszych warunkach, bo tam ruch będzie na pewno wahadłowy, prawda? Docelowo mieć lepiej. Ale docelowo mieć lepiej, więc tutaj te utrudnienia to są myślę, że niczym w porównaniu z tym, co później będzie tam na tej drodze występowało i jak będzie funkcjonował przejazd wtedy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o Rzepienie, no to oczywiście będzie tam objazd, dlatego że most będzie całkowicie wyburzony, bo przypominam, że to jest nie modernizacja mostu, nie remont, ale tak. Wyburzenie starego mostu i budowa nowego mostu. Ja przypomnę, że tu mamy dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w kwocie prawie 1 000 000 zł. To jest 50% całej inwestycji. No myślimy, że jednak po przetargu ta inwestycja i cena tej inwestycji znacznie nam spadnie. Natomiast utrudnienia na pewno będą, ale to jest też inwestycja jednoroczna i później już będzie naprawdę most piękny, nowoczesny. Panie starosto, i służący króciutko, przez wiele lat. Jakie drogi będą naprawiane w zakresie funduszy popowodziowych? Jeżeli chodzi o tak zwany program usuwania skutków powodzi. To jest prawie 1 000 000 zł dofinansowane. Tak, to jest bardzo dobrze, bo pan wojewoda Miller niestety w poprzedniej kadencji już te straty z lat 2009-2010 nie uwzględniał, natomiast pan wojewoda Józef Pir na sugestie i samorządowców gminnych, ale również i powiatowych, przychylił się, że te straty 2009-2010 zostały uwzględnione. Dlatego my realizujemy teraz za kwotę ponad 1 000 000 zł, bo 930 dofinansowania, 170 tysięcy własnych środków, czyli 1 100 000 zł. Trzy drogi, to jest w gminie Zachliczyn w miejscowości Fasiszczowa 1,5 km. Mamy w Pogórskiej, tutaj Woli, w gminie Skrzyszu mamy około kilometra. I Łukowa, Śmigno też około kilometra. Więc 3,5 km pięknej nowej nakładki powstanie. Panie starosto, jutro Światowy Dzień Książki. Dziś od rana i przez cały dzień na naszej antenie rozdajemy książki, które ufundował powiat tarnowski. 15 sztuk do wygrania, tak proszę państwa. Proszę się koncentrować, wygrywać, czytać przede wszystkim potem te książki. Panie starosto, co pan czyta? Tak, ja panie co pan doktor, ostatnio ze względu na to, że jednak mój czas jest bardzo ograniczony. Naprawdę ja czasami wracam późnym wieczorem do domu, więc
bo też niezmęczony, ale staram się coś zawsze przeczytać. Jeżeli nie prasę jakąś, prawda, codzienną czy tygodniki. Prasę to pewnie udaje się może jeszcze rano przed urzędowaniem. Ale też nie bardzo. Powiem szczerze, że zabieram sobie prasę tą powiatową do domu i dopiero w domu próbuję coś tam poczytać. Natomiast ostatnio oczywiście czytam, ja uwielbiam Michała Hellera, księdza Michała Hellera. Trzeba być kosmologiem, żeby zrozumieć księdza profesora. Ale kazania jego, czyli 10:30 u Maksymiliana, wszystkim polecam. Świetna pozycja, naprawdę. Ksiądz Michał Heller parę minut potrafi powiedzieć to, co inni by nie powiedzieli w ciągu godziny. A jaką ma pan refleksję po przeczytaniu ostatniego rozdziału? No powiem tak, że ksiądz Michał Heller jest takim no bym powiedział, filozofem, który jednak to trzeba dokładnie przeczytać, przeanalizować, ale ja myślę, że moja refleksja to jest taka, że no po prostu dla nas, dla chrześcijan najważniejsze jest to, że wierzymy, że mocno wierzymy i wierzymy w drugiego człowieka. Zawsze. To zawsze drugiego człowieka, oczywiście. Mimo tego, że czasem ponosimy porażki na tym. Tak, oczywiście, ale tak staram się swojej pracy również tutaj swoje funkcje pełnić, że to jest służba dla drugiego człowieka. Bo tak ksiądz Michał Heller to upatruje. Panie starosto, i pewnie dużo w tym prawdy. Panie starosto, dane ogólnopolskie wskazują, że 63% naszych mieszkańców, naszego kraju nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki. Pan za chwilę, bo za niecałe pół godziny, nagradza najlepszych czytelników w powiecie tarnowskim. Najlepszych to znaczy, ile tych książek musieli przeczytać, żeby otrzymać taki zacny tytuł najlepszy czytelnik? To są, pani doktor, najlepsi czytelnicy z naszych szkół ponadgimnazjalnych. Czyli z każdej szkoły ponadgimnazjalnej mamy ich 9. Jak to mamy liczyliście? 9 liderów, prawda? No oczywiście przeczytane książki w ostatnim roku, prawda? W ostatnim roku szkolnym, poprzedzającym tego. No i oczywiście są to uczniowie, którzy czytają kilkanaście do kilkudziesięciu nawet książek rocznie. A więc to rzeczywiście są liderzy, bo chcemy pokazać rzeczywiście, że warto książki czytać po pierwsze, że nie tylko komputer, internetu to jest nie bardzo tylko smartfon, trudne. Prawda? Oczywiście jest to dzisiaj bardzo trudne. Ja pamiętam, przecież my pamiętamy te czasy, kiedy nie było właściwie żadnego smartfonu, nie było komputeru. Jeden program w telewizji. Więc pani redaktor, każdy wtedy naprawdę książki dosłownie i przenośni pożerał. No chyba, że ktoś miał wyjątkową awersję. No chyba, że miał awersję, to zawsze tacy ludzie są. Ale wtedy czytelnictwo było naprawdę, i ja o tym przecież dokładnie wiem i pamiętam, bo to moje lata młodzieńcze. Rzeczywiście przeczytanie 20-30 książek w ciągu roku to było żadnym wysiłkiem, powiem szczerze. Panie starosto, no myślę, że warto czytać rzeczywiście, bo w tym natłoku codziennych obowiązków i w tej gonitwie czasem się warto z książką zatrzymać i zastanowić się, po co jestem i dokąd zmierzam. Oczywiście. Myślę, że Umberto Eco powiedział, że kto czyta, to dwa razy jakby żyje. Żyje podwójnie, więc tak samo także. Myślę, że warta refleksja, która daje wiele do myślenia. Roman Łucarz, starosta powiatu tarnowskiego, był naszym gościem. Do usłyszenia, panie starosto, i proszę pracować nad tym czytelnictwem. I pani redaktor, ostatnie jeszcze moje zdanie, jeżeli mogę tu jeszcze powiedzieć, to, że serdecznie dziękuję Radio RDN za tą współpracę właśnie w propagowaniu czytelnictwa. Czyli dzisiejsze rozdajemy wspólnie książki i dziękuję za to bardzo serdecznie. To jeszcze trzymamy kciuki, żeby nam się udała ta wspólna praca. Tak jest. Myślę, że to jest początek tej współpracy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia państwu.